Do naszej redakcji napłynęły e-maile od widzów zaniepokojonych stanem niektórych chodników. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano użycie zbyt ciężkiego sprzętu do odśnieżania traktów dla pieszych. Z przesłanych zdjęć zieje grozą i dziurami w ziemi, dlatego czym prędzej wybraliśmy się we wskazane miejsce. Do prezentowanego obrazu niepotrzebny jest żaden komentarz, ale by rozszerzyć swą wiedzę w temacie, wypytaliśmy okolicznych mieszkańców. Wszystko tylko wina traktorów. No, poruszcie to tam, gdzie trzeba. Zimowe śniegi na początku stycznia i tu wjeżdżał taki mały traktor i odgarniał te śniegi. No i później po nim zostało właśnie to, co zostało. Znaczy zdemolowany chodnik. Chodnik to nie jest do traktoru. Chodnik to jest dla pieszych. To jest złe podłoże po prostu jest pod tym chodnikiem. Odśnieżali pługiem, to znaczy traktor czy jakiś cięższy pojazd jechał, no i tak się porobiło, jak widać. Ledwo zrobiony, już zepsuty. No, lekki skandal. Lekki, bo da się jeszcze trochę przejść. Był robiony około 2 lat temu, tak mi się wydaje. No jak się powinno robić? Powinno się robić tak, żeby było dobrze, a nie tak. No to, czy to wygląda na chodnik? No nie. To wygląda jak po powstaniu warszawskim. Chodniki w podobnym stanie znaleźć można w wielu miejscach Krakowa. Nie pozostaje nam nic innego, jak poszukać wytłumaczenia dla zaistniałej sytuacji. Skoro traktory wskazywane są jako winne, udajemy się do instytucji, która ma ich całe mnóstwo i odpowiada za odśnieżanie chodników. Jeżeli coś się dzieje z chodnikiem złego po tak krótkim okresie czasu, no to bardziej byście się panowie musieli udać do ZIKIT-u. Tam jakby jest jednostka, która zlecała naprawę chodnika, prawda? I ten chodnik naprawdę powinien wytrzymać ciągnik, który ma go odśnieżać. Jest wyspecyfikowany, więc z naszej strony, jeżeli to podłoże rzeczywiście akurat, ja nie twierdzę, że tak jest, ale gdyby tak się stało, że nie wytrzymuje ze względu na to, że po nim jeździ ciągnik, który może po nim jeździć, bo po wszystkich jeździ i jakoś wytrzymują, to wniosek nasuwa się sam, prawda, że coś jest nie tak z, proszę pana, podłożem. Nam też wpadło to do głowy. Traktor traktorem, ale technologia wykonania chodnika może okazać się sprawą kluczową. Udajemy się do pewnej firmy, która wykonała pewien chodnik na pewnej ulicy w Krakowie. To jest wina, nie wiem, złego sprzętu, który to rozwalił? Czy to było na przykład źle ułożone, zły podkład był? Nie wiem. O to chodzi. Chcę mi powiedzieć, może był, znaczy jeżeli coś się rozwaliło zbyt szybko, to jest, ja nie chcę tego oglądać, bo ja panu wierzę, że to tak się dzieje. Mhm. Tylko, że jeżeli tak jest, jak mówicie, że jeżeli coś się za szybko rozwala, w tym czasie po wykonaniu, jasne, że to jest być może źle zrobione. A z jakich powodów źle zrobione? To jest jakby inna kwestia, nie do dyskusji na tą chwilę. Ale nie jesteście tutaj stroną w postępowaniu. Jeżeli tak, możecie się oczywiście zwrócić pisemnie do nas z jakąś tam, ze swoim roszczeniem, czy z uwagami, czy co tam chcecie. Ale tak naprawdę powinniście się zwrócić do ZIKIT-u, żeby ZIKIT wyegzekwował od nas na podstawie umów, które nas wiążą, prawa im należne. Oj, znowu do ZIKIT-u? Wszystkie nasze drogi prowadzą do ZIKIT-u. Gdzie jak nie tam znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy to ciągniki zniszczyły chodniki? Nie, dementuję to stanowczo, bo traktory to są niewielkie ciągniki, tak z umów, w umowach jest to skonstruowane. Niewielkie ciągniki z rozrzutnikiem, które są przeznaczone właśnie do odśnieżania chodników. Z pewnością nie. Jeśli, to jest kwestia po prostu stanu technicznego chodnika. Multum chodników w Nowej Hucie wymaga remontu. Wymaga remontu z racji tego, że były przez wiele lat nieremontowane i z pewnością podbudowa, nawet nie jestem się w stanie odnieść technicznie, jaka była ta podbudowa, bo podejrzewam, że okazałoby się w wielu wypadkach, że tej podbudowy nie było w ogóle. I trudno też byłoby stwierdzić, biorąc pod uwagę konkretny chodnik, prawda, przy konkretnej ulicy, kiedy on ostatnio był remontowany. Konsekwentnie realizowane będą w kolejnych latach od tego począwszy remonty chodników w Nowej Hucie, zwłaszcza w starej części Nowej Huty. Cieszyć się warto, bo nowe będzie. Na ile jednak nowe okaże się dobre, trwałe i wytrzymałe?
Należy zwrócić uwagę, że chodniki, choć z założenia służyć mają pieszym, bardzo często służą różnego rodzaju pojazdom, co w znaczny sposób wpływa na ich wytrzymałość. O jakości chodnika decyduje przede wszystkim projekt. Projekt, a następnie wykonanie. To wykonanie może w przypadku, jeżeli projekt jest dobry, a efekty są złe, to wiadomo, że wykonanie tutaj szwankuje. Może być też tak, że projekt zły i wykonanie złe, i wtedy efekty się sumują. Ja chciałem zwrócić na coś innego uwagę, bardzo istotnego. Mianowicie na to, ale to już jest jak gdyby nie nasza rzecz, tylko po raz kolejny mówimy o tym samym, czyli o tym, że 100% decyduje cena, w 100% decyduje o realizacji danej roboty przetargowej, czyli ten, kto zgłasza najniższą cenę, praktycznie jest pewny tego, że przetarg wygrywa. No nie muszę nic więcej dodawać. Jeśli ktoś decyduje się na zaproponowanie najniższej ceny, nie powinno oznaczać, że proponuje najniższą jakość wykonania usługi. Aby chodnik służył długo, parametry muszą być zachowane. Podłoże powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, to znaczy musi być mrozoodporne i musi mieć nośność charakteryzowaną modułem, już nie będę tu mówiła szczegółów, modułem 80 megapaskali. Jest to wymaganie, które łatwo bardzo sprawdzić, ponieważ dysponujemy, drogowcy na ogół dysponują urządzeniem przenośnym walizkowym. Nie potrzeba tutaj samochodu, to co normalnie się robi na warstwach jezdni czy płyty VHF. Można posłużyć się tym urządzeniem przenośnym i sprawdzić moduł. To jest ten warunek przygotowania podłoża. A skoro to tak łatwo sprawdzić, zapewne wszelkie niedoróbki zostaną szybko wykryte. A gdyby przepracowanym inspektorom przydarzyło się przeoczenie paru drobnych rzeczy, zawsze pozostaje gwarancja. Owszem, jest gwarancja, bo z reguły są to roboty gwarancyjne co najmniej 3-letnie. Natomiast to jest wszystko wtórne, prawda? Bo dzieje się tak, że my wymuszamy na wykonawcy poprawki, on je robi i tak dalej, ale zdarzało się również tak, że nie było na kim tych poprawek wymusić, bo firma na przestrzeni tych kilku lat przestawała istnieć. Powiedzenie co tanie, to drogie kryje w sobie wiele prawd. Pozostaje czekać na efekty zapowiadanych remontów i oby o ich efektach w przyszłości nie mówiono tak, jak dziś mówi się o tych z przeszłości. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.